Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej nowej audycji na antenie MMA Rocks. Ta audycja co prawda jeszcze nie ma nazwy, ale mam nadzieję, że w najbliższym czasie jakąś wymyślimy. Możecie nam podsyłać wasze propozycje na to, jak miałaby się nazywać. W tej audycji będę rozmawiał z polskimi sędziami punktowymi i ringowymi na temat spraw sędziowskich ogólnych, jak i poszczególnych pojedynków, tak i ogólnych zasad i tego, jak należy interpretować, jak to widzą moi rozmówcy. Dzisiaj ze mną jest człowiek z Torunia, którego mam pozdrowić od człowieka z Bydgoszczy, Cezary Wojciechowski. Witam. Oraz Piotr Michalak. Witam. Najlepszy rękaw wśród polskich sędziów ringowych. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj się spotkaliśmy w sumie, żeby porozmawiać tylko na temat gali ACB 29, a dokładniej rzecz biorąc na temat dwóch pojedynków, które miały miejsce na tej gali i związanych z nimi kontrowersjami. Myślę, że możemy zacząć od kontrowersji punktowych, czyli tego, jak widzieliście ten pojedynek Zieliński kontra Gadzidałdow. Przede wszystkim, jak go widziałeś ty, Czarek, bo ty jesteś sędzią punktowym i to etatowym. Generalnie ta walka, mi się wydaje, że oprócz tego, że była dosyć wyrównana i w miarę trudna do punktowania, to jak najbardziej decydująca była druga runda, dlatego że wydaje mi się, że pierwsza runda była jednak, łatwiej było ją wypunktować dla Gadzidałdowa, z tego względu, że jego ciosy, powiedzmy, bardziej dochodziły i to wszystko było bardziej czytelne, pomimo tego, że ta walka, jak mówiłem, no, ona była dosyć wyrównana i taka, no może dla mniej doświadczonych sędziów byłaby bardzo trudna do wypunktowania. Podobnie z trzecią rundą, która też była w miarę prosta do wypunktowania dla Zielińskiego, chociaż też tam super dużo się nie działo. Natomiast chodzi tutaj o drugą rundę i siedząc pod klatką jako sędzia czasowy, bo na tej gali nie punktowałem, tam było wyprowadzonych całkiem sporo ciosów, ale nie wszystkie dochodziły, lub też nawet większość nie dochodziła do głowy czy korpusu przeciwnika, czy nie było tych significant strikes, albo dochodziły na gardę po prostu, więc też nie wszystkie można było liczyć jako te, które były skuteczne, ale jeżeli miałbym wytypować w drugiej rundzie jakiegoś zwycięzcę, to jednak bym poszedł w stronę Zielińskiego, pomimo tego, że tam gdzieś czytałem opinie, całkiem sporo opinii, w których jednak Gadzidałdow tą rundę wygrał. Moim zdaniem raczej Zieliński był bardziej agresywny, więcej napierał i na żywo te ciosy wyglądały jego troszeczkę bardziej skutecznie niż przeciwnika, także ja tam też większej kontrowersji nie widziałem i bezpośrednio po walce byłem też zdziwiony, że jakieś tam kontrowersje się pojawiły, bo już na hali ktoś tam gdzieś wokół klatki chodził i pytał, jak to wygląda na kartach punktowych. Także no, ja widzę tam zwycięstwo Zielińskiego bez żadnej kontrowersji. A w ogóle właśnie powiedz, jak ty jesteś osobą, która po pierwsze dużo sędziuje na punktach, a po drugie też uczestniczy często w spotkaniach sędziowskich, czy to na KSW, czy na innych galach, też się czasem to odbywa, że siadacie razem i dyskutujecie właśnie takie sytuacje. Na co ty zwracasz uwagę i w ogóle na co się też kładzie nacisk na takich spotkaniach, żeby zwracać uwagę w takich pojedynkach, w których właśnie są po pierwsze bardzo wyrównane, po drugie bardzo dużo ciosów, choć jest wyprowadzanych, to nie dochodzi celu. Na co wtedy należy zwracać uwagę, na co powinni się, czy oglądający, czy właśnie sędziowie, na co, nie wiem, czy to wygląda tak, że to każdy sędzia osobno sobie wtedy coś innego punktuje, czy patrzy na coś innego, czy jest jakieś ogólne założenie, że warto wtedy dokładną rzecz, skupić się na dokładnej rzeczy? Znaczy, jeżeli chodzi o ciosy, to na pewno no, ciosy zadawane są w zasadzie we wszystkie, powiedzmy, części ciała. Najważniejsze, jak gdyby, i najbardziej dewastujące mogą być te zadawane w głowę. Więc one są, powiedzmy, oczywiście ja tutaj mówię o ciosach, które doszły celu i wyrządziły jakąś krzywdę, która była widoczna. I też jeżeli chodzi o ciosy, to paradoksalnie łatwiej mi jest ocenić spod klatki, dlatego że no, czasami to jest kilka metrów, czasami to jest bliżej i ja widzę i nawet no, i słyszę, widzę tam, powiedzmy, reakcję przeciwnika, który otrzymuje ten cios. Jeżeli jest taka walka czy taka runda, w której tych ciosów jest dużo, ale tak jak tutaj no, nie dochodzą one, to jednak trzeba być bardzo skupionym i wyłapywać te, które doszły, a mniej jak gdyby
brać pod uwagę te, które nie doszły, a do tego wszystkiego jeszcze dochodzi coś takiego jak powiedzmy agresja, czy wywieranie presji i narzucanie swojego stylu walki, to też jest bardzo ważne. Z drugiej strony może się zdarzyć raz na nie wiem, kilkudziesięciu zawodników, taki zawodnik jak, nie wiem, Carlos Condit czy Gustafsson, który lubi walczyć na wstecznym i pomimo tego, że jak gdyby wygląda to z boku, jakby się cofał i unikał troszeczkę tej walki, to jednak wyprowadza te ciosy i one dochodzą, więc też trzeba być na to wyczulonym, ale jak mówię, takich zawodników jest zdecydowanie mniej. Większość zawodników napiera i idzie do przodu i wtedy też te ciosy łatwiej jest jak gdyby wyłapać. No w sumie w tej walce też właśnie Adrian Zieliński często tak robił, że na tym wstecznym trafiał i myślę, że to też mogło skutkować tym, jak to inni obserwowali, ale właśnie no, kiedy tych ciosów nie ma, to wtedy na co ty najwięcej zwracasz uwagę? Na to, że zawodnik chodzi do przodu, nie wiem, na to, że Tak, stara się. oczywiście, no, jak gdyby stara się zapanować nad większą, powiedzmy, powierzchnią, że tak powiem, klatki. Dobrym przykładem z tej gali akurat za CB, no niestety ze słabej walki, ale jest ostatnia walka, walka wieczoru, w której ciosów naprawdę było bardzo niewiele. Punktowałeś tę walkę sobie? To znaczy, siedziałem pod klatką, więc jak gdyby no, siłą rzeczy ją punktowałem gdzieś tam w głowie, natomiast tak naprawdę współczułem sędziom, ponieważ no, ta walka była męcząca nawet do punktowania, tylko do oglądania, dlatego że tych ciosów było bardzo mało. Jeżeli nawet tam gdzieś w ostatnich rundach, jeżeli były wyprowadzane, to też nie dochodziły celu. Wtedy, nie, no, wtedy trzeba patrzeć na to, który zawodnik napiera, który zawodnik, nawet jeżeli jest klincz pod siatką, to gdzieś tam w rozmowach z innymi sędziami doszliśmy do wspólnego wniosku, mniej więcej wspólnego, że jednak zawodnik, który napiera i jest przodem do klatki, jak gdyby to powinno się jemu to, powiedzmy, liczyć jako presja, bo to jest w zasadzie porównywalna sytuacja do tej, w której zawodnik jest w gardzie z góry. Więc powiedzmy, że ten, który jest plecami do siatki, no troszeczkę przyjmuje styl narzucony przez drugiego, przez oponenta. Także no, ta walka, jeżeli ktoś chce wypunktować sobie bardzo trudną walkę ze względu na małą ilość akcji, to polecam walkę wieczoru. Aczkolwiek ja już nie będę oglądał nigdy w życiu. Dobra. A co ty, Piotrek? Czy ty, Piotrek, sobie punktowałeś tą walkę? Wiemy, że ty byłeś tam sędzią ringowym, więc pewnie miałeś jakieś tam inne zadania, ale czy pokusiłeś się o punktowanie tej walki Zielińskiego z Galileudowem? Nie pokusiłem się, ponieważ jakoś nie wiem, no oglądałem sobie tą walkę, znam też Adriana, więc jeśli nie musiałem się skupiać na tym, jak ta walka ma wyglądać na kartach punktowych, to tego nie robiłem, ponieważ no, byłem tam od czegoś innego, tak? Wymienialiśmy się z Łukaszem Bosackim, wymienialiśmy się w środku, więc wtedy, kiedy miałem przerwę, to starałem sobie po prostu odpocząć. Ale tak jak Czarek mówi, no, z tego co, bo oglądać walkę oglądałem, no, nie punktowałem jej dokładnie, nie liczyłem sobie tych ciosów. Dla mnie ogólny zarys tej walki był, no, był jednak albo nie jednak, no, na Adriana, tak. Dobra. Okej, no to w sumie mamy obgadany ten pojedynek tutaj. Tak, jeszcze tylko tutaj co do tej drugiej kwestii, o której właśnie mówił Czarek, chodzi o jak to się punktuje. Byłem we wrześniu na kursie u Marka Godarda i tam właśnie omawiał nam zasady takiego dobrego punktowania i to jest właśnie tak jak Czarek mówił. Pierwsze jest efektywny grappling i striking, tak, striking, grappling, no zależy w jakiej płaszczyźnie toczy się walka. Drugie to agresja i trzecie dopiero jest kontrola walki, kontrola pola walki, tak, więc jeżeli tych ciosów nie ma, to zaczynamy oceniać właśnie tą agresję, czyli zawodnika, który napiera do przodu, tak, no bo jeżeli tak jak mówimy tutaj o zawodnikach, którzy walczą na wstecznym, jeżeli te ciosy są, no to w pierwszej kolejności właśnie oceniamy te zniszczenia, bo tutaj też trzeba powiedzieć, że zniszczenia są, im większe zniszczenia przeciwnik robi, zawodnik robi swojemu przeciwnikowi, tym bardziej jest to wyżej punktowane, tak, czyli mocny cios. Dokładnie, no mocny cios, czyli na przykład knockdown jest zaliczany jako, jest punktowany dużo wyżej niż 10 jakichś prostych, delikatnych, które tak naprawdę nie rozbiły przeciwnikowi nosa. No tutaj mamy taką typową wykładnię dla Unified Rules, więc myślę, że to,
To jest taki, tylko potwierdziliście dokładnie, jak to wygląda własnymi słowami. Dobra, przechodząc do tej drugiego pojedynku, w którym myślę, możecie się bardziej wykazać i tu bardziej opowiedzieć. Yusuf Raisow wygrał z Sebastianem Romanowskim przez decyzję po trzech rundach, ale w tej walce Łukasz Bosacki miał sporo do roboty, bo aż cztery razy upominał zawodników, aczkolwiek były to zupełnie różnej maści upomnienia, bo ponieważ Sebastian Romanowski dostał dwa razy upomnienie za to, że łapie się siatki, natomiast Yusuf Raisow dwukrotnie został upomniany najpierw za uderzenie kolanem w Romanowskiego, który miał trzy punkty podparcia, a następnie za uderzenie głową Sebka Romanowskiego, kiedy się znajdował w gardzie albo w półgardzie Polaka, już nie pamiętam. Najpierw bym chciał zacząć od tego łapania się z siatki. Powiedz, Piotrek, najpierw ty, jak w ogóle ty patrzysz na takie sytuacje jak łapanie się siatki? Kiedy uważasz, że należy się właśnie ostrzeżenie? Kiedy uważasz, że powinno się już upomnieć zawodnika? Kiedy jak warunkujesz swoją decyzję w trakcie trwania pojedynku? No tutaj wszystko zależy właśnie od tego, jak ten pojedynek przebiega, tak? Czyli jeżeli jest to takie, często zawodnicy mają z tym problem, że łapiąc pod pachą swojego, dociskając przeciwnika do siatki i łapiąc go pod pachą palcami do góry, często te palce po prostu zaplątują się w tą siatkę i nawet nie widać, żeby oni zaciskali palce na siatce po to, żeby sobie pomóc, nie wiem, żeby go ktoś nie odepchnął, tak, żeby nie odwrócił przeciwnik go do siatki plecami. Dlatego to wszystko zależy od tego, jak kto się łapie. Jeżeli ktoś się łapie tak bezwiednie, że tak powiem, no ale łapie się na tyle często, że już to zaczyna robić się denerwujące, no to niestety wtedy trzeba już takiego zawodnika upomnieć właśnie tym minus punktem. A jeżeli chodzi o takie przytrzymanie się celowe, to też u mnie to jest różnie. No wszystko zależy od tego, jak ta walka przebiega, bo powiedzmy na przykład czerwony przegrywa z niebieskim, no i gdzieś się tam tej siatki złapał, ale nie wpłynęło to w ogóle na wynik jakiejś tam akcji, to go po prostu tylko upominam, tak? Uderzam ręką właśnie w rękawice, żeby tej siatki puścił i po prostu na tym się zazwyczaj kończy w przerwie, bo z zawodnikami się nie rozmawia, w przerwie jak między rundami, wtedy podchodzę do takiego zawodnika i mówię, że po prostu ma tego nie robić, ma uważać, bo następnym razem odejmę mu punkt, co tylko przekreśli tak naprawdę jego wygraną, bo zazwyczaj tak się dzieje tylko u zawodników, którzy sobie jakoś tam nie dają rady, czy przegrywają po prostu, czują, że przegrywają, bo ci, którzy walczą na spokoju i dominują, to naprawdę odsetek wśród tych zawodników jest mniejszy, jeżeli chodzi o łapanie się siatki. Jeżeli znowu jest takie łapanie, które jakoś tam zmienia obraz akcji, przypuśćmy, ktoś próbuje kogoś przetoczyć, ten ktoś się złapał siatki, nie dał się przetoczyć, tak? Czy próbował wyjść z czegoś i sobie pomógł, tak? No wtedy najczęściej taki punkt może polecieć tam, chociaż ja też nie jestem zwolennikiem jakoś ingerowania w ten wynik na kartach punktowych i jeśli to nie było naprawdę takie jakieś drastyczne przewinienie czy coś w tym stylu, to jest upomnienie, wznawiam od stójki, od środka zazwyczaj, no chyba że sytuacja wymaga tego inaczej i to wszystko. Co do kolana, no, to tak samo jak przy siatce. Jeśli nielegalny cios nie zrobił większej szkody przeciwnikowi, no to też nie chcę tutaj powiedzieć tak, że teraz wszyscy nagle zaczną faulować czy coś w tym stylu, bo jeżeli... Było kolano, ale lekko. Tak, no było kolano, ale lekko. Jeżeli znowu widzę, że ktoś to zrobił naprawdę bardzo celowo, nie to, że się zapomniał gdzieś, czy nie zauważył tych trzech punktów, tylko po prostu uderzył to z premedytacją, no to jeżeli to nie zrobiło nawet krzywdy przeciwnikowi, ale widzę, że go zabolało w jakiś tam sposób, że było mocne to uderzenie, no to wtedy dam minus punkt. No jednak tak się powinno robić. Tak samo jak z uderzeniem głową, tak? No uderzył, był w gardzie,
był w gardzie z Sebastiana, tak, i uderzył go z główki w mostek, czego robić w ogóle głową nie wolno uderzać. Tam jeszcze próbował, widziałem, że do Łukasza próbował coś tam sugerować, że nie bije głową w głowę, więc dlaczego nie może, tak? No nie wiem. Nie wiem, może na treningach pozwalają. Wiesz sobie... co, Łukasz mi później tłumaczył po walce, że Raisow jeszcze niedawno bił się na jakichś galach w Rosji, na których wolne było uderzać głową w inne części ciała niż głowę. I dlatego, że prawdopodobnie on dlatego tak zrobił, bo po prostu nie wiedział, że takiej zasady nie ma na ACB. No i tutaj też jest taka dziwna sytuacja, bo przecież mamy naprawdę tych federacji niesamowicie dużo i kurczę, to nie jest tylko dla nas problem, dla sędziów ringowych, no bo punktowi z tym akurat tutaj problemu nie mają, tak, bo oni siedzą i oceniają przebieg walki, prawidłowe uderzenia, ale my musimy coś wyłapywać, właśnie nieprawidłowości i powinni po prostu, powinny być te zasady ujednolicone, no. Każdy powinien dążyć jednak do tego, no bo tak naprawdę, no co daje to, że gdzieś tam można głową uderzać? No, nie wiem, ktoś sobie po prostu robi to tylko i wyłącznie po to, takie jest moje zdanie, żeby jakoś bardziej sprzedać swój produkt, czyli po prostu te bilety bardziej zainteresować widza, a oni się stają już w tym momencie naprawdę bardzo wymagający. Już zwykła gala, jakaś zwykła rozpiska ze słabymi zawodnikami nie robi jakiegoś wow. I nikt za bardzo nie chce tego oglądać, tak? Więc wydaje mi się, że przez to, ale też dla samych zawodników, bo na jednej, zobaczcie co jest na KSW, teraz są wprowadzone łokcie, tak? Zobaczcie, to już jest druga gala, gdzie są łokcie, była druga gala, gdzie są łokcie, zobaczcie, że tak naprawdę mało kto w ogóle tych łokci wykorzystuje, oni cały czas mieli w głowie, że tych łokci nie wolno używać, trenowali bez użycia łokci właśnie, no bo żeby ten łokieć się gdzieś tam przez przypadek nie zaplątał, bo kiedy idzie kość na kość, to już naprawdę walka może się skończyć dyskwalifikacją. I teraz tych łokci jest bardzo mało, tak? Duży plus dla KSW, że już te łokcie są. Ale to właśnie pokazuje, że to nie tylko dla nas problem, że jako sędziego, że te zasady się zmieniają i naprawdę jakbyśmy chcieli, to na każdej gali ktoś ma jakiś inny regulamin i my po prostu musimy to przeczytać, musimy wiedzieć, na co pozwalać, a na co nie pozwalać. Ale też dla samego zawodnika, tak, który zamiast walczyć i robić coś właśnie odruchowo, żeby była akcja, reakcja, to on musi kalkulować, czy kurczę, a czy tutaj wolno, a czy tutaj tego nie wolno, bo mogę się zapomnieć i na przykład coś tam może polecić nielegalnego, więc ja ujednoliciłbym to wszystko, no, wszyscy mówią, że tak to UFC, 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 no. No oni robią najwięcej gal na świecie, sprzedają się najlepiej, więc najlepiej chyba byłoby po prostu, żeby wszyscy brali już z nich przykład i te zasady ujednolicili po prostu. Nie byłoby takiej sytuacji. Dobrze, i Czarek, ty też masz niemałe doświadczenie w sędziowaniu walk w klatce, więc jak ty powiedz konkretnie właśnie tę sytuację, kiedy Raisow, konkretnie tę sytuację z kolanem, bo to jest coś, na co wiele osób zwraca uwagę, że rzeczywiście tutaj Raisow kopał, był w takiej sytuacji, że nie był w stanie widzieć tego, czy są 3 punkty odparcia, czy nie. Do tego to kalano rzeczywiście weszło, ale lekko. Więc jak ty w takich sytuacjach byś podstąpił? Czy też tak samo jak Bosy, tylko upomniał rywala? Mi ta sytuacja przypomniała trochę sytuację z walki Borysa Mańkowskiego z Jesse'em Taylorem na KSW w Londynie. Tam też była, no tam Rich Mitchell przerwał tę walkę, dlatego żeby jak gdyby na wypadek, znaczy sprawdził, z tego co pamiętam, tam sprawdził, czy Jesse, wiesz, czy ten cios mu nie wyrządził większej krzywdy i tak dalej. No. Z tego co pamiętam z ACB, to ten cios rzeczywiście tak jak gdyby wszedł, w sensie Raisow, to ten cios nie był jakiś intencjonalny, to nie był, wiesz, Michał Włodarek z Olim Thompsonem, który no, gdzieś tam nawet później powiedział, że to zrobi celowo. Raisow się po prostu rozpędził i gdzieś tam w ferworze walki ten cios wszedł. No, jeżeli sędzia w środku jest najbliżej i widzi, jeżeli ten cios jest, robi jakąś, jak wywołuje jakąś reakcję, należy tą walkę oczywiście przerwać i postąpić podobnie jak Rich Mitchell, czyli gdzieś tam skontrolować i podjąć decyzję, czy tylko upomnieć, czy odjąć punkt, czy no, sytuacja może być na tyle, tam powiedzmy, drastyczna, że kończy już wtedy walkę.
ale mi się wydaje, że w sytuacji tutaj Romanowski Raisow wystarczyłoby jak gdyby przerwać i upomnieć Raisowa. Natomiast jeżeli chodzi o te uderzenia głową, no to też podobna była historia z Zanzorem i Ażijewem i z Arturem Sowińskim. Także tam był, to był jakiś taki, jest chyba też rodzaj rozbicia, jak jest się w gardzie właśnie z góry. Jest taki sposób, żeby rozbijać zawodnika, wtedy można go przypadkowo uderzyć też, czy głową w głowę, czy głową w mostek. No, ale to i tak jest no, cios niedozwolony, nie można tak wprowadzać ciosów głową. No tutaj jeszcze bym tylko chciał powiedzieć, że właśnie no, zawodnicy faulując, czy nawet nie faulując, no po prostu, no faulując, bo to jest faul, ale delikatnie swojego przeciwnika, zawsze narażają się na to, że może naprawdę taka walka zakończyć się dyskwalifikacją, bądź na przykład no contest, tak, czy tam decyzją techniczną, dlatego, ponieważ, znaczy decyzją techniczną, bo to nie po faulu, ale dlatego, że no my nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy ktoś, kto został uderzony, my widzimy, że to na przykład było lekko, ale jeżeli ktoś zacznie, powiedzmy, udawać, że on nie chce się bić, że to go bardzo boli i w ogóle nie może dojść do siebie, czy coś w tym stylu, no to niestety, no, nie ma innego wyjścia, jak tylko po prostu dać dyskwalifikację, ponieważ zostało to zrobione z rozmysłem i w nieregulaminowy sposób, tak? Więc tutaj to jest druga sprawa taka, że zawodnik, który może przegrywać, w bardzo łatwy sposób może po prostu wygrać, tak? Rzadko się zdarzają takie sytuacje, bo ja miałem kilka takich sytuacji właśnie jakiegoś poważniejszego faulu. Rzadko się zdarzają sytuacje, bo jednak zawodnicy MMA są to twardzi goście i oni nie lubią udawać, ale zdarzają się też tacy, wyjątek tylko stanowi regułę, zdarzają się też tacy, są wyjątki, że wykorzystują to i po prostu mówią, ja nie chcę dalej walczyć, bo mnie to boli, koniec. No. Jakby chciał, nie chciał, jeżeli był to faul intencjonalny, a nie przez przypadek, jakieś niedozwolone uderzenie, można taką walkę naprawdę w bardzo głupi sposób przegrać, mimo że się uderzyło bardzo delikatnie i normalnie zostałoby się tylko upomnianym, a nie na przykład zostałby zabrany punkt. Czy masz jeszcze coś do dodania, Czarek, teraz? Na temat, znaczy ja chciałem wrócić, bo też nie mówiłem na temat łapania się siatki. A tak, przepraszam, rzeczywiście. Taki element, który mnie najbardziej denerwuje, jeżeli jestem w środku, chyba nawet bardziej niż to, że zawodnik do mnie mówi i próbuje dyskutować. Generalnie łapanie siatki dla mnie działa bardzo mocno. Ja oczywiście, tak jak Piotr gdzieś tam wspominał wcześniej, też po prostu oprócz werbalnego ostrzegania daję po łapach. Natomiast trzeba właśnie uważać na tą sytuację, kiedy zawodnik jeden po drugiego przy siatce próbuje sprowadzić, a ten gdzieś tam się łapie. No i wtedy, jeżeli to jak gdyby zatrzyma to sprowadzenie, albo zupełnie zatrzyma, albo gdzieś tam no zakłóci jak gdyby całą akcję, jej płynność, to trzeba tą walkę oczywiście zatrzymać i odjąć punkt i gdzieś tam zacząć od środka, od stójki. Ale no generalnie gdzieś tam też czytałem, pamiętam w magazynie Fighters Only z zeszłego roku był artykuł Marka Goddarda na temat łapania się siatki, takowiek to śmiesznie by nie zabrzmiało, ale stopami. Bo też są takie sytuacje, gdzie zawodnik powiedzmy może dzięki temu uniknąć sweepa albo samemu się właśnie gdzieś tam przesweepować. Zresztą jak ktoś powiedzmy nawet trenuje niekoniecznie MMA, ale samo jiu-jitsu gdzieś tam przy ścianie łatwiej jest się przecież obrócić opierając się o tą ścianę i opierać jak najbardziej, ale chwytać, no nie jesteśmy małpami, ale jednak możemy, w jakimś stopniu możemy się chwycić stopami tej siatki i coś tam zamieszać. Także to też jest taka kwestia, którą gdzieś tam powinno się omówić może i jakoś do tego odnieść jako ale sędziowie. Ale póki co to jest, nie jest zabronione, prawda? Wkładać palce od stóp między... Tego... Nie, to jest... Zaraz, wiecie, no, łapanie się siatki, to łapanie się siatki. Nieważne, czym się łapiemy. No, zębami też nie wolno no się dobra, łapać. Ale ile razy widziałeś sytuację, że zawodnik właśnie na przykład po siatce stara się, ucieka na przykład z jakiejś pozycji, no i te palce mu często wchodzą w oczka od siatki. Jeszcze nigdy nie widziałem, żeby sędzia upominał za takie coś. Nie, no, bo najczęściej po prostu robimy tak, że bijemy po stopach właśnie krzycząc, żeby nie łapali się siatki. Oni często są zdziwieni, że to rękami nie mogą się łapać, a nie stopami. No ale niestety łapanie się siatki, teraz wyobraź sobie taką sytuację, że... A weź mi podaj jakiś przykład. Ja, naprawdę, teraz mi jest mega trudno znaleźć w
w historii, jak chcę, próbuję przypomnieć jakąś sytuację taką, czy masz jakiś przykład? Nie, Na nie. przykład, na przykład, jeżeli chodzi o ACB, Musa, jak miał. Kamzynajew, tak, jak bił się z tym Brazylijczykiem. Kamadajew, przepraszam. No. Tak, Kamadajew. Bił się z tym Brazylijczykiem, znalezionym na ostatnią chwilę, i ten Brazylijczyk tam chyba 2 czy 3 razy łapał się stopami, właśnie palcami u stóp siatki, i musiałem go tam po tych stopach bić. Kiedyś było tak, że mówiło się: dopychaj do siatki, jeżeli ktoś tam leżał, tak? No teraz to MMA idzie do przodu, teraz wszyscy wiemy, że dopychanie do siatki jest błędem, bo taki ktoś po prostu po siatce wstanie. I teraz wyobraź sobie, że chciałbyś odciągnąć. Czy nie tyle błędem, co po prostu zawodnicy się nauczyli tego, że jak są pod siatką, to też wykorzystują ją do wstawania. Wykorzystują ją do wstawania, więc jeżeli chcesz naprawdę kontrolować w 100% kogoś, kogo masz pod sobą, powinieneś mu nie dać dojść do siatki, nie dać się doczołgać do tej siatki. Teraz wyobraź sobie sytuację, że zawodnik chce odciągnąć swojego przeciwnika, którego ma w dole, chce odciągnąć go od siatki na środek, żeby mieć pełną kontrolę i żeby sobie go tam obijać, a on się wczepił się palcami od stóp w siatkę i nie daje się odciągnąć. Jeżeli mogę się wtrącić. Proszę. Zapraszam. Bo wykorzystałem wasze podniecenie i gdzieś tam znalazłem szybko na półce wspomniany magazyn, to jest Fighters Only, wydanie właśnie z listopada zeszłego roku, gdzie Mark Goddard używa wyrażenia toes are classed and treated exactly the same as fingers. Okay. Czyli no, powiedzmy, jest to gdzieś tam czarno na białym ujęte w taki sposób, że trzeba traktować tak samo dłonie, jak i stopy. Także okay. Ja tylko wspomniałem o tym też dlatego, że w Polsce to właśnie jest temat, jak gdyby nie... Ja sam o tym, dopóki nie zobaczyłem tego artykułu, nie myślałem nigdy o tym. No ja też, jak przed chwilą było słychać, jestem bardzo zaskoczony. Taka nowa sprawa i myślę, że powinniśmy, tak jak mówiłem, gdzieś tam jako sędziowie, jak się spotkamy, czy może nawet będziemy, pewnie wszyscy sędziowie z Polski będą w kwietniu tam na konwencie, powinniśmy sobie między innymi o tym porozmawiać, bo to też jest jakiś tam element, nie? Dobra. Ja tylko chciałem powiedzieć, że nie czytałem, pamiętam ten artykuł, jak mi opowiadał o nim Czarek, bo chyba gdzieś wtedy nawet jechaliśmy razem na jakąś galę. Jechaliśmy z Londynu. No, dokładnie, coś mi się takiego kojarzyło, więc to pamiętam. Natomiast ja nie faktycznie zauważyłem, że sędziowie w Polsce rzadko to robią, że nie wiedzą, jak się zachować, jak ktoś się łapie palcami u stóp siatki. Często nie przeszkadzają i nie przerywają tego właśnie trzymania się. Natomiast ja nie pamiętam, kiedy ja pozwalałem na coś takiego. Musiało to być bardzo dawno, bo nikt mi o tym nie mówił, a jakoś uznawałem to też, że jest to jakaś taka nieregulaminowa pomoc w walce i zawsze robiłem tak, że jeżeli ktoś się gdzieś tam trzymał, czy nawet wspinał tak, że trzymał się tymi palcami siatki, to też nie pozwalałem na coś takiego. No widzisz, ty po prostu wyssałeś sędziowanie z mlekiem matki i już instynktownie wiedziałeś, że tak nie wolno. Dokładnie, coś w tym może być. Dobrze, panowie, czy macie jeszcze jakiś pomysł, czy macie jeszcze jakieś tematy, które uważacie, że się wydarzyły w ostatnim czasie i warto byłoby je omówić względem sędziowania? Czy ja ogólnie też zauważyłem, jak długo rozmawiamy, a wiem, jak też odbiorcy mają z audycjami, więc wolałbym... Ja bym też wolał już skończyć, bo już jest 28 minut nagrania, tak, dokładnie. Tak. Nikt nie będzie chciał nas słuchać. Tak. Poruszyć inne tematy w innych okazjach. Dobra, to ja też jestem bardzo zadowolony z tej rozmowy i myślę, że wystarczy zdecydowanie. Poruszyliśmy ten cały temat ACB, który chciałem, do tego doszło to do tych łapania się palcami od nóg, co myślę, że jest dużą nowością będzie dla większości naszych słuchaczy, więc dziękuję wam bardzo za to spotkanie i do zobaczenia przy najbliższej możliwej konfrontacji. Konfrontacji. Przepraszam, przy najbliższej kontrowersji chciałem powiedzieć. Kontrowersji i na jakiejś gali, dobra. No nie, na gali to tak. A właśnie, czy któryś z was się wybiera na UFC do Londynu? Będzie tam pracował, czy... Nie. UFC bardzo, bardzo, naprawdę bardzo wcześnie kontraktuje sobie sędziów. Nawet nie macie pojęcia, jak bardzo wcześnie. Także oni już mieli w tamtym roku zebrany absolutnie cały skład. Dobrze. Okej, no to w takim razie się nie zobaczymy tam, ale mam nadzieję, że się zobaczymy gdzie indziej. Dziękuję wam bardzo. Dzięki.